Witam serdecznie na Skarbcu Króla. Dzisiaj miałem przyjemność gościć w Adama Wacława na Śląsku, w Cieszynie. Książę podarował mi kilka własnych monet, 3 krajcarowych z lat 1606-1612. Mamy aż 12 monet w tym odcinku. Na rewersie, zawsze obok nominalu, trójeczka, widzimy napis Gros, Ar, 3 rzymskie, Kru, czyli grosz srebrny, potrójny, krajcar. I widzimy skróconą datę u góry, 609 na danej monecie. U góry widzimy cieszyński orzeł na tarczy herbowej, zwieńczony hełmem z labrami oraz orlem w klejnocie. Na awersie był zawsze portret władcy. Mincerz Johans akurat wybijał te monety trzykrajcarowe i ten mincerz wypuścił bardzo dużo, jak się okazuje, odmian tej monety. Podobizna władcy różni się w nich szczegółami. Na przykład na 3 krajcarach 1607 roku. Zaraz. Tutaj mamy po lewej stronie 3 krajcara 1607 roku. Tak. Widzimy księcia w kaftanie, zaś w 1608 roku już pojawia się wizerunek władcy w zbroi, tak jak na przykład na tej monecie z roku 1609. Na niektórych jest władca z wąsem, na innych także z bródką, a na niektórych i z wąsami, i z bródką. Napis w otoku A. W, D, G, I, trójeczka, S, T, E, M, G, D. Co oznacza Adamus Wenceslaus, Dei Gratia in Silesia, Tessinensis et Majoris Glugovia Dux. No i zaczynamy z roku 1606, bo nie mam tych wcześniejszych lat. Zaczęto te monety wybijać w 1603 roku. Pan Johans, który wcześniej pracował w niektórych mynicach w Poznaniu, w Bydgoszczy i w Wschowie, przyjechał pod koniec XVI wieku w Cieszyn, by wybijać dla Adama Wacława monety. No i w 1603 roku ten mincerz Johans wybijał pierwsze 3 krajcarówki, które były takie niezbyt udanymi emisjami. Portret księcia był z długimi, zwijającymi się u dołu włosami. I na tej pierwszej 3 krajcarówki było oznaczenie mincerskie haki. Tak samo jak i na pozostałych monetach z Poznania. Postać księcia była bardzo nieudolna i dlatego zmieniono wizerunek tej monety mniej więcej na takie, jak tutaj widzimy. Na rewersie widzimy napis w utoku 3 kru, pełna data 1606, gros arc, czyli 3 krajcary 1606 roku, grosze srebrne i taki wizerunek. W późniejszych 1607 roku data przenosi się tutaj przed orlem, u góry staje na miejsce arc, no i troszeczkę zmienia się ten napis. Zaraz wy to wszystko Państwo zobaczycie. Zwracamy uwagę, jak wygląda wizerunek władcy na tych monetach. Faktycznie mam 12 monet z różnych lat i na każdej monecie wizerunek władcy jest inny i to bardzo fajna rzecz do zbierania. Tutaj także na przykład trójka w takiej ozdobnej tarczy. Nie okrągłej, a w takiej ozdobnej. Idziemy dalej. 607 rok. No i tutaj już mamy datę u góry. Widzimy, że napis bez otoku. Portret króla też taki jakby nie oddzielony od napisów. Trójeczka w okrągłej tarczy. Co ciekawe, te monety zawsze trafiają się, praktycznie zawsze gięte. Gięte lub prostowane, lub gięte i prostowane. No i tutaj widzimy na tej monecie takie malutkie jakby pęknięcia tego srebra. Chociaż struktura monety nie jest naruszona, jakby odsłojenie tam
części tej monety, które powstały w wyniku gięcia i na pewno prostowania tej monety w tamtych czasach. 607 rok, druga moneta już z takimi, napis w otoku już oddzielony takimi kropkami, jakby, tak? I to już inna moneta, zupełnie inna. Portret władcy mniej więcej podobny. O, jak na poprzedniej monecie. rok. Już mamy już zmianę tego wizerunku, tego herbu i orła. Portret władcy już w zbroi. Z wąsami i z brodką. Bardzo piękny portrecik. Też moneta kiedyś chyba była gięta. 608 rok. Jeszcze inna moneta. Portret taki jak na latach 607. Widzimy. Kolejna moneta. Nie wiadomo, który to rok. Najprawdopodobniej 1606, 7 lub 8 lub 9. Może ktoś wie, to proszę pisać w komentarzach, który to rok. I taki piękny portrecik, malutki portret władcy. Moneta absolutnie nigdy nie była gięta i to ogromna rzadkość dla monet Adama Wacława. Także ogromna rzadkość, żeby ta moneta była w tak doskonałym stanie. Praktycznie nigdy nie spotkamy tych monet w lepszych stanach niż trójeczka, a drugi stan, czy tam jedynka z minusem, to bardzo wielka i ogromna rzadkość. Tutaj widzimy zakończenie napisu po D3 kropki. I bardzo ciekawy portret tego władcy. Nie wiem, czy przypadkiem ten portret nigdy nie był jeszcze opisany w katalogach. Gross R3 Cru. Kolejna moneta. 1609 rok. Też bardzo i bardzo w przystojnym stanie. Leciutko kiedyś była gięta. Nieprostowana chyba. I z takim portretem. Tak. 1609 rok. Ligatura HT. I wąsko napisana ligatura HT. Bo zaraz następna moneta będzie już szeroką ligaturą. Tak wygląda ta moneta. Tak naprawdę jak porównać te monety, to wszystkie inne. Nawet te herby się różnią. I tutaj mamy taki już portret władcy. Przepiękny moim zdaniem. Tutaj na ramieniu ma taki jakiś część zbroje chyba, czy co. Bardzo piękny portrecik. Moneta w super stanie. 609 rok, ligatura już szeroko. Tak do przykładu, do porównania, żebyście wiedzieli, że o co chodzi. A także tutaj na przykład na tej poprzedniej monecie ten przypasek orła taki jest szeroki, a tutaj wąski. I tak wygląda portret władcy. Na poprzedniej monecie z ligaturą HT ten portret wyglądał tak. Dwie absolutnie różne monety. Po prostu arcydzieło tego mincerza. Trzeba oddać mu szacunek, że tak piękne monety mógł wybijać w tamtym czasie. Po prostu był mistrzem swojej sprawy. 611 rok, też ligatura HT nad datą.
I data już pełna. 1611 HT. I dwie gwiazdki po D. Bardzo fajnie wybite, nawet z pozostałościami połysku menniczego na monecie. Ogromna rzadkość w tych stanach monety. I tutaj już 12 rok, skrócona data 612. I znak mincerski DR. Najprawdopodobniej to znak mincerski obok orła w tarczy. D i R. I taki portrecik władcy. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się filmikiem z innymi. Ale chwilka, nie zmieniajcie jeszcze kanału. W ogóle go nie zmieniajcie. Mamy dla Was kilkaset fajnych filmików do obejrzenia. Wystarczy, że wybierzecie jeden z proponowanych. Miłego oglądania!